Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku Stited Grail The Fall of Avalon. No i co, no kontynuujemy naszą przygodę. Kontynuujemy, a przede wszystkim ważne pytanie jest, gdzie ja mam tą misję, którą chciałbym zrobić. Czekajcie, tylko która to jest misja, jak ona się nazywa? Czyste poranki. Jan Heber, no tak, no do Hebera, no pewnie, do tego gaduły. A co ciekawego, o to jest ten ziomek. Co zginął, jak my tu przyszliśmy nielegalnie? Oj, pamiętam, jak strzała mi dostał w łeb. Dobra, pokaż, co masz u siebie. On też ma całe gówno, nie wiem. Ja mam wrażenie, że... O, wytrychy sobie kupię. My trochę drogie są. Kupię z 5. Nie wiem, mam takie wrażenie, że w tych sklepach nic ciekawego nigdy nie ma. Nigdy. Nie? Nie tak, że raz na jakiś czas jest coś ciekawego. Nie, w tych sklepach kurwa nigdy nic nie ma. I poprawili trochę tą grafikę, Imo. Nie wiem. Sam już nie wiem, słuchajcie. Naprawdę, ja już się pogubiłem. Czy coś naprawili, czy nie naprawili. Na pewno te pointery dodali takie bardzo wymowne, bym powiedział, bo wcześniej nie były aż takie chamskie. Wcześniej tak naprawdę chyba się w ogóle nie pokazywały, tylko na mapie były, tak mi się wydaje. I gdzie jest Heber? Która to jest godzina? Może on śpi? Ale nie, no ci tu stoją jeszcze. A, wszyscy idą spać. No tak, dobra, czyli my się też musimy kimnąć. Przy okazji widzę, że mamy punkty do rozdania. Kurwa, 5 leveli nie rozdawałem? Dobra, to chyba... Słuchajcie, to jest ten czas, co? To jest chyba ten czas. Zabicie przeciwnika trafieniem krytycznym uzupełnia punkty siły. Silne ataki na oszołomionych wrogów. Po zabiciu przeciwnika następne trafienie zadaje podwójne obrażenia. Dużo ciekawych rzeczy tu jest. Tylko ja bym chciał coś w kondycję wrzucić. Bo kondycję, znaczy kondycji najbardziej nam brakuje w tym wszystkim. Więc trzeba by było to zrobić. I kondycję na 11. Tyk. I teraz możemy sobie tutaj coś rozdać. Naciąganie łuku, obrażenia od łuku. Nie, po walce dwoma brońmi koszt punkty. Nie. Wraca mana, naciągnięcie łuku. Szybkość ataku byśmy zrobili. To na pewno. I tak sobie myślę, co jeszcze. Unik to nie. Parując, przeciwnik zużywa dwa razy więcej kondycji. No. Nie wiem, kurna, szczerze mówiąc, co ja bym chciał tu jeszcze. Czy jest tu coś z kondycją? Jakieś, nie wiem, szybsze regenerowanie kondycji czy coś. Bronie i tarcze to nie. Za każde brakujące punktów zwiększa się regeneracja kondycji. O! To też jest niezłe. A tutaj wykonanie skutecznego parowania 3 razy pod rząd przywraca maksymalne punkty kondycji na 5 sekund. A w percepcji co mamy? Nocą, złamanie wytrycha mniejsze, to mnie nie interesuje. Trafienia krytyczne 200% obrażeń zamiast 150%, to wygląda nieźle. Ataki z ukrycia nie interesują mnie. Trafienia w przeciwników kumulują się w premię. Wienie trafienie celów innych niż wrogowie resetuje premię. Ej, to jest całkiem niezłe. Parowanie odbija pociski w przeciwników, zwiększa obrażenia zadawane względem na... No, okej. Dobra, a zobaczmy co jeszcze... Czekaj, to już widzieliśmy, a co jest w sile jeszcze? A, tutaj nie było nic takiego. Kurna, nie wiem szczerze co wybrać. Znaczy, wydaje mi się, że ta kumulacja wygląda nieźle. I te trafienia krytyczne w sumie też not bad by były. No. I tyle, jeszcze mamy jeden punkt do wrzucenia gdzieś. Tylko zastanawiam się gdzie. Ale chyba władowność, po prostu wytrzymałość i tyle. Chyba, że tą kondycję. Zwiększa. A tu nie ma kondycji, tu jest tylko okej. O kurwa.
Dobra, to w siłę wpakujmy. Ten jeden punkt jeszcze. Coś tam żeśmy... W ogóle mamy 20 level już. Szybko to idzie, nie? Całkiem szybko to idzie. Siemano, Fergas. Mam nieśmiertelniki. I przy okazji... O, ile hajsu już my dostali. Jeszcze Betrys chciała coś tego. The thefts haven't stopped. Yes, I know that. I've already heard all about it from both the pissed off veterans and the confused refugees. It's not easy for me to admit, but nobody, including me, really knows what's going on. It looks like we screwed up majorly. But I see you've already decided to get involved in this mess. And you're not even from here. Nie, nie wpierdalaj mnie w to. Great. That's just what we needed. Nie no, ale gościu, no jakby bez jaj, no ale to jest twoja robota. There's no way I can dissuade you, is there? But maybe a fresh perspective is exactly what we need. You should start with those who got robbed. Heffin, Finley, and Ron. There are also refugees. You should talk to them too. Come back to me only if you find solid proof. I mean it. We can't afford to hang another innocent. No i dupa. Shit, she's right. We're not even sure that man had anything to do with the thefts. I'll get Tiernan to do something about it. That man's body dangling right next to the village can only make this entire situation even worse. No, jakby wypadało wziąć jakąś odpowiedzialność, nie? Jeszcze odnośnie kradzieży w wiosce nic nie wiem. Co my mamy w skrytce w ogóle? A ten wielki topór mam wrzucony tutaj. Pierścień, który w sumie mógłbym sprzedać, bo tak się zastanawiam, czy on mi jest tu potrzebny. Mam coś jeszcze do tego? Nie, chyba nie. Dobra. Zanim pójdziemy sobie do pana Janka, trzeba się na pewno przespać. Bo stety, niestety, ale jest noc. Więc trzeba iść na prycze, się przekimać. Tak więc zróbmy to od razu. Ja się gubię dalej w tych korytarzach. Nie tu, na górze to było, dobra. Zróbmy sobie gdzieś do jakiejś 6:33. Teoretycznie oni jeszcze wszyscy nie powinni wychodzić, ale zaraz się będą zbierać, więc to jest G. Ciekawe co tam jest za tym, że klucz strażnika jest potrzebny. Jak ten klucz strażnika zdobyć? To jest też pytanie dobre. Welcome to the museum. Umiałem i tak trafić po księgę. The southernmost keep. Under Camelot's jurisdiction. My name is Riderick, and I will be happy to introduce you to the rich history of this fascinating place. A history that began 623 years ago with the first keeper. Sewell Firstfoot. Sewell. I'd also like to bring your attention tego grobu? To our numerous exhibits that are, as I like to say, inanimate witnesses of the history of the Horns of the South. No dobra, a masz dziennik pokładowy z Andraste? Do you mean the document with information about the course, weather, position and speed of the ship, as well as all of the stops and other occurrences kept by the captain or the first mate? More specifically, the document from the bridge of the Andraste, which sank tragically in nearby waters in the year 513. Indeed, we have it. Please. Wait here. Ah, here it is, though I doubt those records will tell you anything, since the weirdness surrounding Avalon made sailing impossible. The knowledge of the precepts of navigation has been forgotten. Dobra, zobaczmy tą książkę. Co my tu mamy? Ternik Nol upiera się, od rana sępi deszcz. Węzeł, kurs południe-zachód, kurs południe-zachód. Głogowego księżyca 518 roku.
Nad ranem mrzawka ustała, świt przysnął nas bardzo przyjemna pogoda, żadnych żagli na horyzoncie, jedynie w okolicach Horns of South widać rogi południa, by the way, tylko nie wiem czemu jest nieprzetłumaczone tu. Widać kilka łodzi rybackich, ruszamy w stronę azylu na wyspie, to powinien być krótki, spokojny rejs. Więc są bezużyteczne? Oh, no. We know that. You should have mentioned that you're looking for the wreck of the Andraste rather than the logbook. Nie można było tak od razu? Every keeper knows that the Andraste was swallowed by the ocean. It's near what's currently known as Smuggler's Bay. Here, I'll mark it on your map. No nie! Do zatoki mamy wracać? Przecież my tam byli! No dobra, no to git. No to git w sumie. Jeszcze z tym Janem mieliśmy pogadać, ale po co my z tym Janem mieliśmy w sumie pogadać? Przecież... Chyba, że on miał nas naprowadzić na tą... Albo to jest jakaś inna misja? A nie, to jest jakaś inna misja po prostu, ale czemu mi go podświetla? Nie rozumiem. Ciekawe, czy jak wezmę Excalibur teraz, ile mi HP zbierze? Niedużo w sumie. Dobra, ponabijajmy sobie poziomów. Dobra, starczy. I teraz tak. Cyk, cyk, cyk. No i git. Zawsze to słuchajcie, poziomy lekkiego pancerza. Ja w sumie nie wiem, co to daje, że ja sobie wbijam te poziomy. Podejrzewam, że coś to daje, ale co? Nie wiem. W sumie dobrze jest wbijać poziomy, tylko no właśnie, po co? Dobra, zobaczmy, co on tu ma. Tu nic ciekawego. Z mieczy nic ciekawego. Znaczy, mogę mu coś sprzedać. W sumie nie mam nic do sprzedaży. Więc jest tak trochę bidnie. Dobra, ale panie kolego, tak. Zlikwidować bym chciał to. Chociaż... Nie, no bez sensu. Bez sensu. A naostrzysz mi broń? Może coś tego? Ile by cię to kosztowało? 3200? Kurwa, drogi temat, stary. Drogi temat, co? Drogi cholipka temat. No myślę, że w zbroję nie ma co pakować więcej, bo i tak... Jak już naprawdę... Tankujemy dużo, więc ja nie wiem, czy jest sens. Ale tą broń bym jeszcze naostrzył. Przynajmniej raz. Bo ona już naprawdę, naprawdę fajny damage zadaje. No dobra. Słuchajcie. Zatoka Przemytników na nas czeka. I kąpiel tam, więc się ruszmy. Bo chciałbym w tym odcinku skończyć przynajmniej tą misję. Dobrze by było. Z jednej strony szkoda, że te ogry się nie respią. Byłoby przynajmniej co robić teraz. No ale dobra, idźmy popływać. Bo po to tu przyszliśmy. Żeby znaleźć tę łajbę. Pytanie, w jakim ona w ogóle stanie będzie i czy w ogóle będzie, bo to też jest dobre pytanie. Dobra, jesteśmy na Zatoce Przemytników i teraz tak. Gdzieś tam. Nie, tam to nie. Gdzieś tu pomiędzy ona jest. Gdzieś tutaj. No dobra. Pytanie, czy ja będę widział łajbę, czy tak niekoniecznie. O, widać. Wrak Andraste. Dobra, tylko trzeba kontrolować, ile mi zostało tlenu. No i widzę, że tak, jakieś i te maski są tutaj. Osobisty dziennik kapitana. Może się przydać. A tymczasem trzeba wypłynąć na chwilę chociaż. Bo zaraz się uduszę. Nie! To mi tyle HP zabrało na raz? Dobra, czekajcie, bo tu trzeba w takim razie... Okej. Ale mnie dupło. Dobra, jeszcze raz. Nurek. Tylko teraz trzeba szybciej się wynurzać jak coś. Żeby tu nie umrzeć. Bezsensownie. Tutaj nie widzę nic. Jakiś młody jest. Rozpruwacz. Dobra. Pewnie specjalnie jest tak jako znajdźka
zrobiony. Ale nie widzę tutaj nic. Dobra, trzeba wypłynąć. Ja tutaj nie widzę żadnego artefaktu, tak szczerze mówiąc. Pokaż ten rozpruwacz. No. No. Jest całkiem, całkiem, muszę przyznać. Jest całkiem, całkiem, tylko dużą rozbieżność damage'a ma ogólnie. Ale wygląda naprawdę całkiem, całkiem. Kto tam jest? Chyba jakieś topielce. No dobra, ale ja z tego wraku... Pytanie, co było w tej książce? No ale jestem w wodzie, to przecież nie będę rozpieczętowywał. No nie, czy coś jeszcze jest tutaj odnośnie tego wraku, czy... To już wszystko. Może ja coś pominąłem, może ja coś ominąłem. Ale tu nie widzę żadnego posągu, bo ona mówiła, że to powinien być posąg, mieć około metra. Ja tu nie widzę ani żadnego posągu, ani nic. O kurwa, ale dałem dupy teraz. Umieram, umieram. Ja pierdolę, dobra, nie możemy tak robić. Dobra, trzeba sprawdzić ten dziennik kapitana jednak. Gdzie on będzie? Osobisty dziennik. Wody są niespokojne, chociaż zazwyczaj nie odpływamy daleko. Ostatnie rejsy były nieznośnie długie, jakby prądy morskie nie sprzyjały nam i naszej Andraste. Wydawało mi się, że znam te wody jak własną kieszeń, a jednak nawet stary wilk morski potrafi się zdziwić, albo coś wisi w powietrzu. Gdy wiatr wył, zbierały się nad nami ciemne chmury. Burza zepchnęła nas z kursu. Uderzymy w skały. Jeśli jesteśmy tam, gdzie podejrzewam, że jesteśmy, to mamy szczęście w całej tej niedoli. Niedaleko powinno być kilka jaskiń. Jeśli ktoś z nas przeżyje, możemy zostawić ładunek właśnie tam. Szkoda naszej Andraste. Aha. Czyli ja szukam... A to jest nie tutaj. Tylko tam. Teraz to dobrze, że wyszedłem i przeczytałem ten... Kurwa by było... To by było dopiero, co? Pływałbym, szukałbym jeszcze z 10 minut, a na końcu by się okazało, że trzeba było tylko przeczytać księgę. No cóż. Ale czemu mi to pokazuje w tym miejscu, gdzie są rogi południa? Czy te misje będą zbieżne ze sobą? W sensie, żeby zrobić tą misję, będę musiał zrobić tą misję fabularną? Może tak trzeba będzie zrobić. Dobra, panowie. Jazda mi stąd. No, 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 spokojnie, spokojnie. Dobra. Na chillku. Oj, nie trafiłem, dobra, jeszcze raz. Idźmy z tym topielcem stąd w piździe. Dobra, skrzepy sobie weźmy, zepsute mięsko sobie weźmy. Co my tu mamy? Jakaś skrzynia. Pewnie nic ciekawego w środku. O, kamień szlifierski, no to nice w sumie. No tak, kamień szlifierski to nie najgorzej. Ale mnie ten sztandar też, czy mogę tam się wbić. Ale nie wiem, czy chcę próbować. No najważniejsze pytanie dla mnie jest takie... Czy faktycznie tam jest jakaś jaskinia pod, czy ja po prostu biegnę tam, żeby biec? Bo tego akurat nie wiem. Tutaj też jakieś znajdźki są, więc chętnie sobie to poczyszczę w sumie. Chyba znajdźki. Albo robię to dla expa czysto. Dobra, zapraszam was, chłopaki. Się pobawię jednoręczną. Przynajmniej z wami. A że akurat mam tyle pancerza, że mogę się... Naprawdę. Pancerz i to... Ta kradzież życia jest tak kurna OP. O, bandyci tu są. Siemano. Co za dźwięk? Nic takiego. To tylko ja. Moja szauma. Oj. No ale panie kochany, no z czym do ludzi?
No z czym do ludzi, no. Siemano, witam. Ktoś jeszcze chętny na wpierdol? Ojojoj, mi się kondycja skończyła, ja nawet nie zauważyłem. Panie, no ale do... Do kogo? Do kogo? O, trafił mnie raz. Ty, a czemu mi tu kradzież HP nie załapało? Dobra, czekajcie. A, bo jak kradzież HP mam na tej broni, nie na tamtej. No to dziwne w sumie. Nie podoba mi się to. Kulinarne szaleństwo. O. 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 Jakieś nowe rzeczy, ciekawe. No takie rzeczy to sobie oczywiście bierzemy, no bo to nam się może przydać. Samo kulinarne szaleństwo mnie nie przekonuje. Ej, nie wiem szczerze, czy tam coś jest. Nie wygląda, jakby coś tam miało być. No ale dobra, no. Kazali sprawdzić płyny. Wydaje mi się wręcz, że to jest bait i po prostu muszę się udać do tamtej miejscówki. Chcę zrobić tą misję Rogi Południa, wejść tamtędy, do tą świątynię Wszechmatki, dokładnie. I tam to będzie. Chociaż... Cholera wie w sumie. No tu teoretycznie... A jednak nie, tu jest jakaś jaskinia, ty. A, żeby wejść jest interakcja. Dobra, to czekajcie, to sobie zapiszemy. Przed. I zobaczmy, co nas tu czeka. Choć podejrzewam, że tu będzie jakiś mocny fight, co? Nie no, tu wygląda jakby były te... posągi. Na pewno coś tu już jest. Na pewno są tu topielce. Których nienawidzę w tej grze normalnie. To nie jest to? Nie, tu są jakieś skrzynie. Dobre pytanie, gdzie tu coś będzie? Dobra. Ja nie jestem pewien, czy ta jaskinia to jest ta jaskinia. Ale z drugiej strony, no co? No jak nie ta, to która? Siemano. Dobra, na spokojnie, niech się machnie. To jakieś statki pozatapiane. Idź ta w pizdę, umie z tymi topielcami. To takie łatwe jest, że... Ale serio, ja mam wrażenie, że ta gra jest niezbalansowana jak na level, w sensie... Że ona nie ma dopasowania do... poziomu gracza. Bo ja sobie ich tutaj robię jakimś kozikiem totalnym, nie? I one mi nie zadają w ogóle obrażeń. No bo umówmy się, no jak on mnie dupnie za 5... Tak jakby mnie nie dupnął w ogóle, nie? No są następni. Ale biegam po tej jaskini, tu nic nie ma, nie? Są jakieś łodzie z tymi. O, tu jakiś trup leży. Dobra, może tutaj coś będzie. To w sumie tak zaczyna wyglądać, jakby tu miało coś być. Albo to jest jakieś wyjście, albo co? Król wie. Dobra, idź tam i w pizdu. Tu coś jest. Jestem posąg. O kurna. Ej, wygląda to mocno, co? Wygląda to mocno fest. Czekajcie, najpierw sobie pójdę tu w prawo. Bo to na bank jest ten posąg. Prędy, gdzie nas to prowadzi? A, tu jest powrót, dobra. I tu będzie jakiś fight za chwilę. Tu będzie jakiś fight za chwilę na 100%, nie? Ona mówiła, że ten posąg jest metrowy. No on trochę więcej ma niż metr. Tak stawiałbym na 3 do 4. Więc no, trochę przeszacowała chyba.
Oj, tutaj za dużo trupów leży. Chyba, że to nie jest posąg, ty, czekaj. Ale ja tu nic nie mogę zrobić z tym. Ja, ale to wygląda jak jakaś zbroja pusta. Widzę, że zaktualizowało mi misję. No i co, i tyle? Okej, to nie jest to. Nie. Ostatni rejs. Pewnie będzie zainteresowana moim znaleziskiem. I muszę się do niej wrócić po prostu teraz. Aha. Aha. Ty, ale ja myślałem, że tu będzie jakiś bossik chociaż tego bronił, żeby coś... Brakuje mi tego, powiem wam, w tej grze, nie? Takich mini bossów gdzieś tam po drodze. No bo jakieś topielce, ogry, no umówmy się, nie? Jakby no bez żartów. No bez żartów. A tutaj, przy dotknięciu tego posągu, spokojnie mogłaby wypłynąć bestia z głębin, z którą byśmy się bili. Spokojnie mogłoby tak być. I ja bym był zadowolony. Myślę, że wy też. Bo przynajmniej byłby jakiś fighting. No, mam nadzieję, że kiedyś to wideo trafi do twórców, którzy powiedzą... Kurna, on ma rację, nie? Zróbmy tak. Zróbmy tak. No, ale wątpię, żeby tak było. Chociaż może. Może. Kto wie, co będzie. Kto wie, co to będzie. Nie, no, ale słuchajcie, naprawdę. To jest to, czego mi najbardziej brakuje w tej grze. To znaczy jakichś bossów po drodze, nie? Ja wiem, że to nie ma być Souls-like. Ja wiem. Ale w RPG-ach też są potrzebne mini-bossy i bossy. Bo co mi po tym, że ja się będę bił z jakimiś tam wojownikami lepszymi? Ja potrzebuję też jakiegoś mocnego ogra, wiecie, przy którym będę musiał się napocić, który mnie chociaż raz zleje. Bo te ogry, co są aktualnie, przy tym skillu, które mam aktualnie, w sensie przy tych itemach, które mam aktualnie, to ja mogę sobie bić cały dzień i one, znaczy one mnie mogą bić cały dzień i one mnie nie zabiją, jak ja będę im oddawał co jakiś czas, no. Prawda jest taka, że biłbym maksymalnie minutę, bo na 3 hity pada, czy na 4. Więc jakby to jest trochę bez sensu. No ale cóż. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Zachęcam też do subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Oczywiście też do wspierania go, przycisk wesprzyj obok subskrypcji. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.